kolegą. Najpierw gratuluję. Dziękuję bardzo. Teraz chciałam Cię poprosić o komentarz na dzisiejszy zawód. Myślę, że tak, na pewno bardzo fajne warunki dzisiaj, dużo lepsze jak wczoraj. To po prostu umożliwiło nam takie dobre skoki i równe. Ten poziom jednak był bardzo wysoki, bardzo równy, wyrównany, bo Figar nam nie przeszkadzał i mogliśmy pokazać tylko swoje umiejętności, nie licząc na jakieś szczęścia. Te belki chyba były niepotrzebnie aż tak zmieniane, bo to nie było czytelne ani tak wpisywanie dla nas. Oczywiście bezpieczeństwo było najważniejsze, ale myślę, że nie było aż takiego zagrożenia. Sami chcieliśmy skakać dzisiaj daleko i ta druga seria była potencjalnie troszkę lepsza. Co mogę powiedzieć o swoich skokach? Na pewno dobre dwa skoki, ten drugi był lepszy, bardzo dobry. Decydowało też dzisiaj lądowanie, bo jednak kamień troszkę zawalił lądowanie wysoko, szczególnie w tym drugim. I co decydowało się, to przygotowanie fizyczne, bo jednak po tej prańcy trzeba było się bardzo szybko zregenerować, mało było czasu. Trzeba było po prostu wykrzesać z siebie 100% tej pozostałej energii. Wiem, że Kamil już po prostu przed drugą serią tej energii nie miał, gdzieś tam te nogi nie pracowały tak jak chciał. I stąd też te problemy przy lądowaniu, bo te dzisiaj usłonki naprawdę były mocno. Udało się wykorzystać lądowanie? Tak, udało się to wykorzystać. Oczywiście ja tej energii zachowałem być może troszkę więcej i dzięki temu skoczyłem bardzo dobrze i wylądowałem też w sposób, który pozwolił mi osiągnąć tak wysokie noty, że gdzieś te punkty sumowane dały mi zwycięstwo. Kamil już mówił, że jesteś świetną drużyną, ten sezon jakby historycznie faktycznie to potwierdza. Jak się rywalizowało wewnątrz tej drużyny? Myślę, że bardzo fajnie. Oczywiście nie było tutaj mowy o nieczystej, niesportowej rywalizacji. Wszystko było, powiedzmy, robione z przymrużeniem oka, oczywiście piąteczki, żółwiki na górze i każdy się cieszył z tego, z miejsca kolegów, z tego, kto wygrał, kto był drugi, kto trzeci. Dla nas to były bardzo fajne zawody, właśnie, że mogliśmy na koniec skoczyć w swoim gronie i zaprezentować jeszcze na koniec to, co wypracowaliśmy przez ten cały sezon. Dziękuję. Wracasz jutro i co robisz jutro? No? Jak jutro się zaczyna dzień już po całym sezonie? Jutro rano śniadanie, a później na baseny. Regeneracja organizmu ogólnie, co? Tak jest. Macie przyjemnie się kończyć dla siebie, tak sobie. Tak, bardzo przyjemnie. Może to zakończenie parszala w planicy w niedzielę nie wypadło w moje myśli. Ale zakończenie całego sezonu, myślę, na pewno bardzo fajne, bardzo przyjemne i miłe zakończenie sezonu. Kamilowi też zadałem to pytanie, bo tak samo były sceny wręcz dantejskie. I każdy z Was zastanawiał się, szukał przyczyn i nie wydawało się, że można z tego tak szybko i tak pięknie wyjść. Znaczy tak, wiedzieliśmy, że z tego można wyjść, że z tego wyjdziemy, tylko myślę, że takie pytanie najważniejsze było kiedy, czy uda się zdążyć na turniej, czy uda się zdążyć na Mistrzostwa Świata. Musieliśmy jeszcze jak najwięcej zyskać w tym sezonie, jak chcieli wrócić. Myślę, że decyzje, które podjęliśmy wtedy to samo, były trafne i być może właśnie ten moment tu samo pokazał siłę naszej drużyny, nie nawet ten medal na Mistrzostwa Świata, nie te wspaniałe sukcesy na koniec, tylko właśnie ten moment tu samo, kiedy jako drużyna zebraliśmy się i pokazaliśmy, że jesteśmy po prostu taką jednością, fajną grupą, która może się wspierać i wspólnie rozwiązywać te problemy. Ten sezon tak naprawdę pokazał, że nie jesteś skoczkiem lata, tylko we właściwej porze roku potrafisz to dobrze zrobić. Myślę, że już po dobrej zeszłej zimie, która była taka być może też przełomowa w mojej karierze, pierwsze punkty i tych punktów było ponad 100, teraz przyszła jeszcze lepsza zima, ponad 400 punktów. Oczywiście gdzieś tam być może brakowało mi tego podium, bo w lecie wygrałem dwa razy, do podium było blisko. Ktoś jeszcze może powiedzieć, że w lecie wygrywała, a w zimie nie stał na podium, ale jednak ten poziom w zimie jest dużo wyższy. Niektórzy zawodnicy odpuszczają, widać chociażby po Andrasie Wanku, który wygrał cały cykl, a znalazł się w ogóle klasyfikacji za mną, bo to jest sporo punktów. Ale myślę, że to na pewno duży krok w przód z tym młodym zawodnikiem, który jeszcze się rozwija i teraz kwestia wyciągnąć wnioski ze słabszych momentów, z tych dobrych momentów i
chcieli idzie w życie w następnym sezonie. Patrząc na to, kiedy Kamil zaczął osiągać dobre wyniki, kiedy Adam zaczął osiągać świetne rezultaty, to już masz czas, żeby faktycznie wskakiwać na to. Że ta cierpliwość jest potrzebna, być może w tym sezonie troszkę tej cierpliwości zabrakło. Nie można być nerwowym, ale myślę, że pomału to jest... Dziękuję, panie Marku. Wszystkiego dobrego. Pomału myślę, że to jest taki odpowiedni czas, odpowiedni wiek i być może dojrzałem do tego, żeby osiągać takie naprawdę wysokie miejsca, wspaniałe sukcesy. I po prostu mam nadzieję, że jestem do tego gotowy i myślę, że przekonamy się już niedługo. Lubisz sobie wysoko zawieszać poprzeczkę? Ta poprzeczka na ten następny sezon już gdzieś jest zawieszona, czy na razie znaczy, nie myślisz? Szczerze mówiąc, nie myślałem tak zbyt dużo o tym przyszłym sezonie. Myślę, że jeszcze trzeba chwilę odpoczynku, żeby ta głowa troszkę odpoczęła i na spokojnie to wszystko przeanalizować. Oczywiście cele w głowie pomału się gdzieś tam klarują, oczywiście będą wyższe jak w tym sezonie. Być może myślę o pierwszej 15 Pucharu Świata. I tak, już mówię, to są zawsze plany minimum. Jeśli uda się zrobić coś więcej, to jak najbardziej z chęcią i jestem zawodnikiem, który zawsze twierdzi, że może być lepiej, także to jest plan minimum. Ale oczywiście imprezą centralną będą Igrzyska Olimpijskie, gdzie w drużynie oczywiście walczymy o medal i to jest też plan minimum, przywieźć ten medal drużynowo. W konkursie indywidualnym pierwsza dziesiątka to też jest bardzo realny cel, oczywiście wysoki, ale tak jak mówię, realny, to jest ważne, żeby ten cel był realny, do zrealizowania. Wiele odpoczynku nie będziecie mieli, bo już na początku maja dość intensywnie zaczniecie chyba przygotowania. Do tego czasu jak będą wyglądały twoje dni? Ile planujesz odpoczynku? Gdzie planujesz? Znaczy, w ogóle jeszcze nauka pewnie zostaje. No właśnie, to jest mały problem z tą nauką, bo kończy się sezon, zaczyna się nauka i później ta nauka z sezonem letnim troszkę koliduje, bo zaczną się treningi, a jeszcze nie skończą się studia i to jest taki chyba najgorszy czas w roku, kiedy trzeba umiejętnie to wszystko połączyć. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się wszystko pozaliczać, żeby później mieć taką wolną głowę do skoku, bo jeśli gdzieś tam po głowie krążą sprawy niezwiązane ze skokami, nie dają spokoju, to później te treningi nie wyglądają tak, jakby można sobie tego było życzyć. A z tym zaliczaniem u ciebie to raczej spokojnie, czy przychodzi do ciebie? Znaczy, być może ciężko przychodzi mobilizacja do nauki, ale jeżeli już siądę, to nie ma problemu z zaliczaniem, bo jakoś problemu z nauką nie mam wielki. Być może czasami pojawia się problem z obecnościami, dopuszczenie do tych zajęć, jednak całą zmianę na tej uczelni. Kwestia jest, że trzeba gdzieś tam znajdować okazję do nadrobienia tych nieobecności. A czy te wolne chwile teraz między sezonami letnim a zimowym poświęcisz trochę na hobby? Motoryzację? Tak, na pewno. Już mam potwierdzone jazdę na torze w Kielcach, także jadę na szkolenie już drugiego stopnia, troszkę poszaleć autem. Wybram się na rajd do Limanowej, gdzie być może uda mi się załatwić... Rajd górski, gdzie uda mi się może załatwić jazdę swoim autem jako pilot lub zaopatrzenie przed wszystkimi zawodnikami lub po wszystkim zawodnikami, także to by było coś na pewno bardzo fajnego, ale jeszcze do tego czasu muszę zdać egzamin i zdobyć licencję, bo bez licencji oczywiście nikt na to nie pozwoli. No i w międzyczasie, jeżeli tylko pojawią się jakieś inne propozycje lub okazje, na pewno będę z nich korzystał. Czyli można to tak powiedzieć, że twoja kariera skoczka równolegle idzie z taką jakby początkującą już karierą kierowcy? Myślę, że o karierze jeszcze nie można mówić. To jest bardziej właśnie hobby, przyjemność. No, chociażby dziś rano troszkę pojeździłem i to dało mi takiego trochę tej pozytywnej energii. Można było się wyluzować, naładować się. Także to nie jest kariera taka jeszcze poważna, tylko bardziej, tak mówię, hobby, zainteresowanie i po prostu czerpanie z tego przyjemności i radości. A chciałbyś, żeby się to rozwinęło na przykład po zakończeniu kariery skoczka, żebyś po prostu przeszedł to coś podobnie jak Adam Małysz? Tak, bardzo bym chciał. Jest to coś, co lubię i być może chętnie bym spróbował sił, ale na pewno po zakończeniu kariery skoczka, bo teraz w 100% oddaję się karierze skoczka, później pomyślimy co dalej. No na pewno nie jest to łatwy kawałek chleba, bo żeby startować w takich rajdach trzeba mieć dużo pieniędzy, a po prostu trzeba znaleźć sponsora, który da na to pieniądze i tutaj nie można liczyć tylko na siebie, tylko też na jakichś innych ludzi, ale jest sporo czasu na to, żeby kiedyś o tym myśleć, także na razie skoki, a później zobaczymy. Gdzie dzisiaj pojeździłeś?
tutaj po... I czym? Po Salmopolu. Do szybku i z powrotem. Ale oczywiście przepisowo. Jakim autem? Mitsubishi. Jaki silnik? 2.0. 2.0. Ile koni? Tajemnica. Podrasowany taki. Ale się nawet pan mi tak pokazywał, jak mi mijał, także dobrze. Rozumiem. Ktoś cię mijał. Znaczy, ale przeciwko. Tak to mi się nie da. Zamiast Polska Agencja Prasowa, ja jeszcze chciałem do mistrza zwrócić, albo już pan odpowiadał, czy taki medal złoty smakuje w momencie, kiedy walczy się o najwyższe cele. Kiedyś Adam Małysz mówił, że nawet nie liczy już tych mistrzów. Dla pana jest to pierwsze. Tak. Adam nie liczy, bo miał ich tyle, że to na pewno gdzieś nie było dla niego najważniejszym sukcesem. Miał tyle medal mistrza świata, olimpiady, mistrza świata, że te mistrze dla Polski to było dla niego po prostu jak trening. Dla mnie na razie to były pewne ważne zawody. Pierwszy medal złoty w zimie zdobyty i na pewno da mi to troszkę takiej pewności siebie na przyszłość i też trochę motywacji do tego co robię, chociaż akurat tego mi nie brakuje. Kiedy pan usiadł, miał pan 0,6 punkta straty, zakończył pan 0,9 nad minimalnie to wszystko. Kiedy się usiadł pan przed drugim skokiem, to myślał pan, że jest szansa realna przeskoczyć Kamila? Nie myślałem o tym, ile mnie dzieli od Kamila, czy jest szansa, czy ma szansę, po prostu wiedziałem, że przeskoczyć na 100%, być może nawet trochę zaryzykować i tak zrobiłem, skoczyłem bardzo dobry skok, lepszy jak pierwszy i dało mi zwycięstwo. Żebyś kierował. To ci mogę zabrać do busa? Na tym to przydam. To jest mój tekst. Nie, tylko 3 były. 4 były, bo musiałem. Ale to jest